Cześć witajcie! Jak widzicie jestem na moim serwerze Multiplayer Minecraft i co ja będę dzisiaj mówił? Opowiem Wam, jakie mam ogólnie plany dotyczące serwera. Pierwszą zmianę, jaką została wprowadzona już niestety to aktualizacja Bookita do najnowszej wersji R2 wcześniejsza aktualizacja wynikła z błędów, które się pojawiały. Na przykład ktoś wychodził. Robił relog i ponownie pojawiał się w tym samym miejscu. Następnie błąd z pieniędzmi wszystkie konta zostały wyzerowane. ciągłe wyłączenie się serwera, tak więc zostało to już naprawione. I dlatego teraz działamy na najnowszym bukicie i jest on o wiele bardziej stabilny. I póki co serwer działa jak należy. Kolejną i chyba najważniejszą zmianą na serwerze będzie poszerzenie granic wokół miasta. Będzie można się tutaj dowoli budować, pobierać surowce. Można będzie tutaj robić wszystko i nic nie będzie usuwane. Póki co, granica jest ustawiona o mniej więcej tak. Jak widzicie, cofam mnie cały czas. Na czacie pojawia się napis, że przekraczam już granicę. Te granice będą o wiele bardziej poszerzone. Nie tak, abyście chodzi naprawdę daleko, ale tak abyście mogli się jakoś spokojnie wybudować i grać sobie tam, póki nie zdobędziecie e, odpowiedniej ilości pieniędzy na działkę w mieście. E, Sprawiało to dużo problemów, ponieważ na surowcowej, e, w którym to jedyne miejsce, w którym można tak normalnie budować, a surowcowa jest cały czas restartowana, dlatego nie mogę tam pozwolić na budowę, ponieważ ludzie by narzekali na to, że Znikają im domy, a ja stworzyłem surowcowo po to, aby móc spokojnie odnawiać sobie surowce. Surowcowa jest odnawiana co jakiś czas i nie, nie jest to jakieś konkretne. To zależy od zużycia zasobów. Jeżeli gracze dużo wykopią, to szybciej jest restartowana mapa surowcowa. Następną zmianą od przyszłego miesiąca będzie zmniejszenie liczby slotów do zdaje się chyba 15 albo 16. Ponieważ 20, za 20 płaci się du, dużo pieniędzy, a rzadko jest pełny serwer. Dlatego też, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy, zmniejszymy liczbę slotów do 16. Jeżeli cały czas będzie pełny serwer, wtedy dokupimy z powrotem te brakujące sloty. Póki co serwer, na serwerze grają przeciętnie 12 do 15 osób w godzinach popołudniowych, rano, sięga to w 6. Do 10 graczy, tak więc nie powinno to sprawiać problemów. Dodatkowo, jeżeli jakiś VIP będzie chciał wejść, e, slot zostanie dodatkowo dodany i jest to na szczęście bezpłatne. Więc, e, jeżeli wykupicie konto VIP, macie 100% pewność, że wejdziecie na serwer i przy tym nie wyrzucicie nikogo podczas jego gry. Tak więc, e, jest to kolejny plus. I zaleta, i przy okazji zaoszczędzimy pieniądze, i dzięki temu serwer będzie mógł dalej funkcjonować. Jeżeli chodzi o zmiany, które dokonały się ostatnio, to e, takim głównym elementem specjalnie dla graczy jest właśnie obniżenie cen wysp VIP e, dla gildii, które będą chciały budować swoje siedziby. Zostało to obniżone e, aż z miliona do 250 tysięcy. Jest to kwota naprawdę osiągalna, już kilku graczy jest w stanie kupić właśnie sobie taką wyspę po nie wiem, tygodniu grania. I główne założenie takie jest, że gracze składają się na wyspę i wtedy płacą o wiele mniej. Jest to wiele szybciej, i wtedy zaczyna się walka na prawdziwa gra. Jeżeli chodzi o zmiany, to chyba tyle kolejnym elementem są eventy. Trwają ogólnie dwa eventy. Jest to budowa stadionu i budowa wieży Eiffla, która jeszcze się nie rozpoczęła. Budowa stadionu jest na świecie rozrywki. Prowadzi ją gracz o imieniu Toaster. To nie wygląda stadion, jest już niemal ukończony, brakuje jeszcze ścian. I Jeżeli ktoś by chciał się zgłosić do budowy albo pomóc w zbieraniu surowców, to proszę pisać do Tostera, ponieważ wszystkie takie eventy budowlane są tworzone przez graczy i przez itemy, które oni zbierają. Ja nie daję żadnych itemów, ewentualnie buduję lub pomagam, jeżeli chodzi o jakieś trudniejsze prace projektowe, a na pewno zapewniam miejsce. stadion oczywiście będzie obniżony, wszystko będzie gotowe. Tak więc, jeżeli ktoś chce coś budować, to proszę bardzo, wystarczy zebrać ekipę, mieć surowce, no i chęci. Wtedy ja udostępniam serwer i możecie budować woli. Jeżeli chodzi o wieżę EIFA, to możecie się zgłaszać do mnie, jest to mój projekt. Na forum macie jak to mniej więcej będzie wyglądać. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba osób, które chciałyby to budować, to ja wyznaczę kolejne miejsce i wtedy zacznie się. Projektowanie i wykonywanie. Nie jest to niestety proces automatyczny, więc jeżeli ja na przykład zagapię się i serwer nie będzie działać przez 4 godziny, bo pamięć podręczna się zapchała, to nie wincie mnie za to, ale nie, nie jestem w stanie kontrolować cały czas, czy serwer działa, czy nie. Staram się to robić regularnie, co kilka godzin. Trwa to mniej więcej 2 minuty, tak więc nie ma żadnego problemu. Huh. Okej, okay, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Zapraszam na serwer i mam nadzieję, że taka forma przekazu Wam się spodobała. Tak więc dziękuję za oglądanie i subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, a będzie Wam dane. Dziękuję i do usłyszenia.